Słuchajcie, bardzo dużo osób pyta o to, w jaki sposób startować i lądować z dłoni i na dłoni, jeżeli chodzi o miniaka. I to jest o tyle pomocne, że faktycznie ten dron ma bardzo mały prześwit. Jeżeli chodzi o podwozie, to jest dosłownie kilka milimetrów. Czyli w miejscu, gdzie jest na przykład trawa, piasek, kamienie, nie za bardzo jest wskazane, żeby lądować. Można oczywiście zastosować matę startową, nawet wycieraczkę z samochodu, ale mimo wszystko unosi się kurz, którego nie widzimy, czy piasek, i to wszystko dostaje się w ten delikatny mechanizm gimbala. Dlatego teraz pokażę Wam, w jaki sposób wystartować z ręki. To jest bardzo proste. Słuchajcie, w tej pozycji start z ręki jest łatwiejszy, z tego względu, że kontroler możemy sobie oprzeć nawet na trawie, czy na jakiejś ławce, czy na murku. Zdecydowanie łatwiejszy. Potrzebujemy tylko dwa palce i w tym momencie wykonujemy manewr CSC, dwa drążki do siebie i na dół, a dron jest na wyciągniętej dłoni. Uwaga! Daleko od twarzy, kręcą się silniki śmigła i drążek lewy do góry. Tak jest, to wszystko. Lądujemy, troszeczkę do tyłu, trzymamy lewy, palce daleko, damy radę. Teraz spróbujmy to zrobić przodem do Was. To samo, manewr CSC. Mamy i teraz możemy poruszać też samą dłonią i dron nabierze dystansu i poleci. Tak jest. Lądujemy. Jeżeli macie naprawdę trudną sytuację, można zrobić jeszcze jeden wariant, którego nie polecam, a mianowicie złapać drona i go przekręcić w ten sposób, ale nie polecam tego, bo to jest szkodliwe dla silników, one wchodzą na wyższe obroty. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to błyskawicznie, mamy na przykład zagrożenie, wtedy jest to jak najbardziej wskazane. Dziękuję serdecznie za uwagę, przechodzimy dalej. Myślę, że to tyle. Jeżeli chcesz coś więcej, ja nagrałem szereg materiałów na YouTube'a darmowych, nagrałem też kurs online, który pokazuje krok po kroku do rozpakowania po fajne efekty, czyli na przykład jak stworzyć hyperlapsy, jak ogarnąć, wystabilizować timelapsy z powietrza, wiele rzeczy dotyczących filmowania, dotyczących fotografii, obsługi tego drona, także aplikacji DJI Fly. Zapraszam Cię do tego warsztatu online'owego. Mam zresztą szereg warsztatów darmowych, są też warsztaty premium czy produktowe dotyczące poszczególnych modeli, tak jak w przypadku Mini 2. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Wam tą sytuację i ułatwiłem wybór, dokonanie wyboru i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że eksploatacja sprawi Ci przyjemność i że wprowadzi Cię na mega wysoki poziom jako pilota. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!